Rozdział 6. Dziennik Minę Murray. 24 lipca, Whitby. Lucy wyszła po mnie na stację, jeszcze bardziej urocza i piękniejsza niż zwykle, i pojechałyśmy do domu przy Crescent, gdzie wynajmują pokoje. Cudowne miejsce. Niewielka rzeczka Esk płynie tu głęboką doliną, która rozszerza się w pobliżu portu. Przez rzekę przerzucony jest wielki wiadukt na wysokich filarach, przez które jakimś cudem widok zdaje się bardziej odległy niż w rzeczywistości. Dolina cieszy oko soczystą zielenią, a jest przy tym tak głęboka, że stojąc na górze widzi się jedynie drugą stronę, chyba żeby podejść do samej krawędzi. Domy położonego po drugiej stronie starego miasta mają czerwone dachy i zdają się spiętrzone na sobie jak na obrazkach z Norymbergi. Ponad miastem wznoszą się ruiny splądrowanego przez Duńczyków opactwa Whitby, gdzie rozgrywa się scena z Marmionu, której dziewczyna zostaje zamurowana w ścianie. Ruiny robią wrażenie, gdyż są doprawdy ogromne i nie brakuje w nich urokliwych, romantycznych zakątków. W okolicy krąży legenda o białej damie, która ukazuje się w jednym z okien. Między opactwem a miasteczkiem stoi inny kościół, miejscowa parafia, otoczony rozległym cmentarzem z mnóstwem kamiennych obelisków. Według mnie to najładniejsza część Whitby. Leży bowiem tuż ponad miastem i roztacza się stąd widok na port i zatokę z wychodzącym daleko w morze przylądkiem o nazwie Kettleness. Zbocze schodzi tu tak stromo w stronę portu, że miejscami jego część osunęła się i niektóre groby uległy zniszczeniu. Ich nagrobki sterczą gdzieniegdzie z piaszczystej drogi biegnącej daleko w dole. Cmentarz przecinają ścieżki z ławkami. Ludzie przesiadują na nich całymi dniami i podziwiają piękny widok, ciesząc się miłym wietrzykiem. Zamierzam pójść za ich przykładem i przychodzić tu z moim dziennikiem tak jak w tej chwili. Siedzę i piszę, przysłuchując się rozmowie trzech siedzących obok staruszków. Sprawiają wrażenie, jakby od rana do nocy nie robili nic innego. Port rozciąga się pode mną. Po przeciwległej stronie widać wybiegającą daleko w morze, skręcającą na zewnątrz długą granitową ścianę, pośrodku której stoi latarnia morska. Po jej zewnętrznej stronie biegnie solidny falochron, którego bliższy skraj tworzy coś w rodzaju łokcia wygiętego na odwrót. Na jego końcu również wzniesiono latarnię. Pomiędzy nimi widnieje wąskie wejście do portu, które rozszerza się gwałtownie. W czasie przypływu jest bardzo ładnie, gdyż odpływ zabiera wszystko prócz wstęg Esk między piaszczystymi brzegami przetykanej tu i ówdzie skałami wystającymi ponad powierzchnię. Po zewnętrznej stronie portu wznosi się wielka, obejmująca niecały kilometr rafa, której ostra krawędź wyrasta tuż za południową latarnią. U jej końca znajduje się boja z dzwonem, który kołysze się w czasie sztormu, żałobnie dźwięcząc na wietrze. Miejscowi wierzą, że gdy zaginie statek, na otwartym morzu słychać dźwięk dzwonów. Muszę zapytać o to staruszka. Idzie w moją stronę. Zabawny człowiek. Musi być strasznie stary, gdyż twarz ma sękatą i pobrużdżoną jak kora drzewa. Twierdzi, że niebawem stuknie mu 100 lat, a w czasie bitwy pod Waterloo był marynarzem we flocie rybackiej na Grenlandii. Obawiam się, że jest wielkim sceptykiem, bo gdy zapytałam go o dzwony i białą damę z opactwa, odparł niemal opryskliwie. Nie zawracałbym sobie nimi głowy, panienko. Było minęło. Nie twierdzę, że w ogóle nie istniały, ale nie za moich czasów. Takie banialuki nadają się dla letników i przyjezdnych, ale nie dla takiej miłej młodej panienki. To coś w sam raz dla mądrali z York i Leeds, którzy raczą się marynowanym śledziem, popijają herbatkę i myślą tylko o tym, gdzie by tu kupić tani gagat. Komu się chce nabijać ich w butelkę, pytam, skoro nawet w gazetach roi się od takich głupot. Przyszło mi do głowy, że warto byłoby pociągnąć go trochę za język, to też poprosiłam, aby opowiedział mi o dawnych polowaniach na wieloryby. Ledwo otworzył usta, gdy zegar wybił 6. Staruszek z trudem dźwignął się z ławki i oznajmił. Muszę się zbierać, panienko. Wnuczka nie lubi czekać z podwieczorkiem. Zanim się doczłapię, zrobi się późno, a brzuch dopomina się o swoje. Pokuśtykał w swoją stronę i zobaczyłam, jak mozolnie schodzi po schodach. Te schody to wspaniały wynalazek. Prowadzą tu aż z miasteczka. Mają setki stopni. Nie wiem, ile dokładnie, i wiją się tak łagodnie, że nawet koń pokonałby je bez trudu w obie strony.
Możliwe, że dawniej wiodły aż do opactwa. Ja też muszę wracać. Lucy z matką poszły złożyć komuś grzecznościową wizytę, to też nie musiałam im towarzyszyć. Pewnie już wróciły. 1 sierpnia. Przyszłyśmy tu z Lucy godzinę temu i odbyłyśmy frapującą rozmowę z moim starym znajomym oraz jego dwoma ziomkami, którzy towarzyszą mu jak cień. Najwyraźniej jest dla nich panem wyrocznią. W młodości musiał być bardzo despotyczny. Nikomu nie przyznaje racji i uważa się za najmądrzejszego ze wszystkich. W razie braku argumentów ucieka się do pogróżek, a milczenie bierze za aprobatę dla własnych poglądów. Lucy wyglądała prześlicznie w białej wyjściowej sukni. Zauważyłam, że od czasu przyjazdu nabrała pięknych rumieńców. Staruszek wykorzystał pierwszą sposobność, aby usiąść obok niej. Lucy jest przemiła dla wszystkich ludzi. Zdaje mi się, że wszyscy z miejsca tracą dla niej głowę. Nawet mój staruszek położył uszy po sobie i nie próbował narzucać jej swoich racji. Za to mnie dostało się z nawiązką. Ponownie naprowadziłam go na temat legend i z miejsca palnął mi kazanie. Postaram się je wiernie odtworzyć. To wszystko razem do kupy jedna wielka głupota i nic więcej. Klątwy, znaki, duchy i upiory mają tylko straszyć dzieci i głupie baby. Ot, głupoty, powiadam. Te wszystkie znaki i ostrzeżenia to wymysł pastorów i innych mądrali, żeby ludziom coś obrzydzić, a potem skłonić do czegoś, na co w przeciwnym razie nie mieliby ochoty. Szlak mnie trafia, jak o tym pomyślę. A jakby mało było kłamstw w zambony i w gazetach, jeszcze wypisują je na pomnikach. Gdzie tylko panienka nie spojrzy, tyle szumnych słów, że kamienie aż się uginają od kłamstw. Powypisywali na wszystkich: tu spoczywa ciało, albo świętej pamięci. A w połowie grobów ciała nie leżą i nikt po nich nie zapłakał. Ich pamięć zaś ze świętością nie ma nic wspólnego. Kłamstwa, nic innego. Niech mnie kule biją, ale będzie wrzawa, gdy przywloką się tu w dzień sądu, w swoich całunach, żeby pokazać na swoje groby, jacy byli dobrzy. Jeden przez drugiego będą się potykać, a łapy będą mieli tak śliskie od leżenia w morzu, że nic w nich nie utrzymają. Widziałam po jego zadowolonej minie, z jaką potoczył wzrokiem po kolegach, że popisuje się w najlepsze. I dolałam oliwy do ognia. Ach, nie mówi pan poważnie, panie Swalls. Przecież nie wszystkie nagrobki głoszą nieprawdę. Jak to nie? Gdzie nie nakłamali, tam grubo przesadzili. Bo dla niektórych morze to szklanka wody, byle była to ich szklanka. Kłamstwa i już. Niech pamiętka sama podejdzie i spojrzy na cmentarz oczami przybysza z obcych stron. Przystałam na to, chociaż nie bardzo wiedziałam, o co mu chodzi. Myśli panienka, że pod tymi kamieniami są ludzie? Zapytał. Ponownie skinęłam głową. I to jest właśnie kłamstwo. Ha! Groby są puściutkie jak ta bakiera starego Duna w piątkowy wieczór. Szturchnął kompana w bok i wszyscy staruszkowie jak na komendę wybuchnęli śmiechem. No bo jakże inaczej? Panienka popatrzy na pierwszy z brzegu i czyta. Edward Spencela, kapitan zamordowany przez piratów u wybrzeży Andros w kwietniu 1854 w wieku 30 lat. Kiedy skończyłam, pan Swalls podjął. I kto go tutaj przywiózł, pytam? Zamordowany u wybrzeżu Andros. I co niby tu leży? Ha, mógłbym wymienić panience tuzin ludzi, których kości spoczywają w grenlandzkich morzach. Tu wskazał na północ, czy gdzie tam ich prądy zaniosły. To te wszystkie groby wokół panienki. Oczy panienka ma młode, to niech czyta, co tam na nich małymi literkami nabajdurzyli. Ten tu, Braithwaite Lowry. Znałem jego ojca. Zginął na Lively, opodal Grenlandii, w 20 roku. Albo Andrew Woodhouse. Utonął tam w 1777. John Paxton. Utonął rok później w okolicach przylądka Farwell. Czy stary John Rawlings, którego dziadek ze mną żeglował, utonął w Zatoce Fińskiej w roku 50. Myśli panienka, że oni wszyscy pospieszą do Whitby, gdy zabrzmią trąby archanielskie? Już to widzę. Mówił panience, że będą się kotłować i nawzajem rozpychać, jak w czasie dawnej bitwy na lodzie, gdyśmy się od rana do nocy naparzali, a potem leczyli przy zorzy polarnej. Musiał to być miejscowy żarcik, gdyż staruszek zarechotał, a pozostali mu zawtórowali. Ależ z pewnością myli się pan, zaoponowałam.
gdy zakłada Pan, że ci biedni ludzie, a raczej ich duchy, zjawią się tu w dzień sądu po swoje nagrobki? Czy Pana zdaniem będzie to naprawdę konieczne? A po cóż innego by je stawiano? Chyba po to, żeby sprawić przyjemność krewnym, jak sądzę. Przyjemność krewnym, sądzi panienka? Rzucił drwiąco. A niby co dokładnie miałoby im sprawić przyjemność, pytam? Kłamstwa na nich powypisywane? Jakby ludzie o nich nie wiedzieli. Wskazał na przewrócony nagrobek u naszych stóp. Bliżej krawędzi urwiska, na którym, jako że leżał na płask, ułożono siedzisko ławki. Niech panienka czyta. Z mojego miejsca widziałam literę do góry nogami, ale Lucy stała bliżej i przeczytała. Świętej pamięci George Cannon, który zmarł w nadziei zmartwychwstania 29 lipca 1873 roku w wyniku upadku ze skały w Kittleness. Kamień uformowany dla ukochanego jedynaka przez pogrążoną w żalu matkę wdowę. Doprawdy, panie Swalls, nie widzę w tym nic zabawnego, dodała z powagą karcącym tonem. Nic zabawnego, ha ha, bo panienka nie wie, że pogrążona w żalu matka była istną sekutnicą, co go nienawidziła, bo garbusem był zwykłym kaleką. A on tak jej nie znosił, że popełnił samobójstwo, aby pieniędzy po nim nie dostała z ubezpieczenia. Łeb sobie odstrzelił ze starej strzelby, którą trzymali do odstraszania wron. I wronę może odstraszył, ale much nie. Tak to on spadł ze skały. A co do nadziei zmartwychwstania, słyszałem na własne uszy, jak się odgrażał, że pójdzie do piekła, bo mateczkę pobożną jak nic do nieba wezmą, a on nie zdzierżyłby z nią ani chwili dłużej pod jednym dachem. No i czy ten kamień, dorzucił postukując laską w nagrobek, nie kłamie jak znud? I czy Gabrielowi nie przewróci się w żołądku, kiedy Georgie stanie przed nim zadyszany, z nagrobkiem na garbie i przedstawi go jako dowód? Nie wiedziałam, co mu odpowiedzieć, ale Lucy wstała, zmieniając temat. Ach, czemuż opowiada nam pan takie rzeczy? To moja ulubiona ławka i nie chcę się stąd ruszać, a teraz wiem, że przesiaduję na grobie samobójcy. Wielkie rzeczy, panienko. Biedny Georgie cieszy się pewnie, że ma na kolanach śliczną panienkę. A panience włos od tego z głowy nie spadnie. Sam siadam tu od 20 lat i żyję. I niech panienka sobie główki nie zawraca ani tymi, co tu leżą, ani tymi, co nie leżą. Przestraszy się panienka dopiero, jak nagrobki zaczną znikać i zostanie gołe pole. Oho, zegar bije, muszą uciekać. Do usług panienkom. I pokuśtykał do domu. Posiedziałyśmy z Lucy jeszcze chwilę i było tak pięknie, że wzięłyśmy się za ręce, a ona znów opowiedziała mi o Arturze i planowanym weselu. I serce ścisnęło mi się w piersi, gdyż od miesiąca nie miałam listu od Jonathana. Tego samego dnia. Przyszłam tu sama, ponieważ jestem bardzo smutna. Nie było dla mnie żadnej wiadomości. Mam nadzieję, że Jonathanowi nie dzieje się nic złego. Zegar właśnie wybił 9. Widzę światła rozsiane po całym miasteczku. Czasem rzędami tam, gdzie biegną ulicę, czasem pojedynczo. Ciągną się aż do Esk i znikają za okrętem doliny. Na lewo widok zasłonięty mam czarnym zarysem dachu starego domostwa sąsiadującego z opactwem. Owce i jagnięta beczą w oddali na pastwisku. Słyszę stukot oślich kopyt na brukowanej drodze poniżej. Orkiestra na molo gra walca, a nieco dalej, w bocznej uliczce, trwa spotkanie Armii Zbawienia. Nie słyszą siebie nawzajem, ale ja słyszę jednych i drugich. Zastanawiam się, gdzie jest Jonathan i czy o mnie myśli. Żałuję, że go tu nie ma. Dziennik doktora Sewarda. 5 czerwca. W miarę jak zaczynam rozumieć Renfielda, jego przypadek staje się coraz bardziej intrygujący. Niektóre cechy są u niego bardzo rozwinięte. Egoizm, skrytość oraz silna wola. Chciałbym wiedzieć, co też przedsięwziął. Wygląda na to, że snuje pewien zamysł, lecz o co dokładnie chodzi, tego jeszcze nie zdołałem ustalić. Na uznanie zasługuje jego miłość do zwierząt. Przy czym doprawdy przybiera ona czasem tak osobliwą postać, że nachodzą mnie podejrzenia, iż stanowi tylko przejaw wyjątkowego okrucieństwa. Miewa najdziwniejszych ulubieńców. Obecnie pochłania go łapanie much. Ostatnio jego hodowla rozrosła się do takich rozmiarów, że musiałem osobiście interweniować. Ku mojemu zdziwieniu,
i na przekór oczekiwaniom, nie zareagował wybuchem, lecz przyjął to z pełnym powagi opanowaniem. I odrzekł po chwili zastanowienia: czy da mi pan 3 dni? Potem się ich pozbędę. Zgodziłem się oczywiście. Muszą bacznie go obserwować. 18 czerwca. Teraz zainteresował się pająkami i trzyma w pudełku kilka wielkich sztuk. Karmi je muchami. Toteż ilość tych ostatnich skurczyła się znacznie, mimo że poświęcił połowę swej racji żywieniowej na zwabienie kolejnych. 1 lipca. Jego pająki stały się równie uciążliwe jak muchy i dziś kazałem mu się ich pozbyć. Zmarkotniał bardzo na te słowa. Dodałem więc, aby przynajmniej ograniczył nieco rozmiar hodowli. Przystał na to z radością i dałem mu tyle czasu, co poprzednio. Przy okazji wzbudził moją wielką odrazę, bowiem gdy do pokoju wleciała głośno bzycząca tłusta końska mucha, złapał ją i ani się obejrzałem, jak przytrzymawszy chwilę z zachwytem owada między palcami, wpakował go sobie do ust i zjadł. Zganiłem go za to, na co usprawiedliwił się spokojnie, że muchy są pyszne, bardzo zdrowe i dodają witalności. Nasunęło mi to pewną koncepcję, a przynajmniej jej zarys. Muszę zaobserwować, w jaki sposób będzie pozbywał się pająków. Najwyraźniej dręczy go jakiś problem, ponieważ trzyma zeszycik, w którym wiecznie coś zapisuje. Kartki usiane są od góry do dołu mnóstwem cyfr. Pojedyncze liczby dodawane są grupami, które następnie sumuje w podobny sposób, jakby grupował obliczenia, jak określają to rewidenci księgowi. 8 lipca. W jego szaleństwie jest metoda, a moja koncepcja zaczyna się krystalizować. Niebawem przybierze realny kształt, a wówczas, cóż, nieświadoma część mojego umysłu będzie musiała ustąpić miejsca swemu świadomemu bratu. Nie zaglądałem do niego przez parę dni, żeby nie przeoczyć żadnej zmiany. Niewiele się zmieniło, prócz tego, że rozstał się z częścią swych pupilów na rzecz nowego. Jakimś cudem udało mu się złapać wróbla i już go częściowo oswoił. Jego metoda obłaskawiania jest bardzo prosta, co widzą po uszczuplonej hodowli pająków. Pozostałe jednak bynajmniej nie przymierają głodem, bowiem w dalszym ciągu łowi muchy, wabiąc je swoim jedzeniem. 19 lipca. Robimy postępy. Mój przyjaciel zgromadził całą kolonię wróbli. Po muchach i pająkach zaś nie zostało prawie śladu. Kiedy przyszedłem, natychmiast podbiegł do mnie ze słowami, że chce mnie prosić o wielką przysługę. Bardzo, bardzo wielką przysługę. Łasił się przy tym jak pies. Zapytałem go, w czym rzecz, na co odpowiedział z błagalnym uniesieniem: o kotka. Małego, ślicznego kotka, z którym będę się mógł bawić i którego mógłbym tresować i karmić, karmić, karmić. Brałem pod uwagę taką prośbę. Zauważyłem bowiem, że jego kolejni ulubieńcy charakteryzują się coraz większymi rozmiarami i żywotnością. Ale nie spodobała mi się myśl, że śliczną gromadkę wróbli czeka ten sam los, co muchy i pająki. Odparłem, że się zastanowię. Zapytałem, czy nie wolałby raczej dużego kota. Zdradziła go żarliwość, z jaką odpowiedział: o tak, dużego. Prosiłem o małego, gdyż bałem się, że na dużego nie mam co liczyć. Przecież nikt nie odmówiłby mi małego, prawda? Pokręciłem głową i odpowiedziałem, że to chwilowo niemożliwe, ale zobaczę, co da się zrobić. Twarz mu spochmurniała, a ja zwietrzyłem zagrożenie. Łypnął bowiem z ukosa, jakby chciał mnie zabić wzrokiem. Ten człowiek ma zadatki na maniakalnego mordercę. Zobaczymy, co wyniknie z jego obecnej zachcianki. Może dowiem się czegoś więcej. 10. Wieczorem. Znowu byłem u niego i zastałem go zasępionego w kącie pokoju. Gdy podszedłem bliżej, rzucił się przede mną na kolana, błagając o kota, że niby od tego zależy jego zbawienie. Ale ja okazałem stanowczość i odparłem, że wykluczone, na co bez słowa zaszył się w kącie jak na początku, gryząc palce. Zajrzę do niego z samego rana. 20 lipca. Byłem u Renfielda jeszcze przed porannym obchodem. Nie spał i nucił pod nosem jakąś melodyjkę. Zastałem go w trakcie rozsypywania cukru na parapecie. Najwidoczniej hodowla much rusza od nowa
czym nie wydawał się specjalnie speszony. Rozejrzałem się za ptakami i zapytałem, gdzie się podziały. Nie odwracając się do mnie, odparł, że odleciały. Zauważyłem kilka piór rozsianych po podłodze i plamkę krwi na poduszce. W milczeniu zamknąłem za sobą drzwi i przykazałem dozorcy, by miał na niego oko i w razie czego powiadomił mnie niezwłocznie. 11 przed południem. Przed chwilą był u mnie dozorca z informacją, że Renfield źle się poczuł i zwymiotował piórami. Zdaje się, że zjadł swoje ptaki, doktorze, dodał. Wziął i pożarł je żywcem. 11 wieczorem. Wieczorem podałem Renfieldowi końską dawkę opiatu i wziąłem do przejrzenia jego zeszyt. Myśl kiełkująca w moim umyśle ukształtowała się ostatecznie, potwierdzając dotychczasową hipotezę. Jego mania ma szczególny charakter. Będę musiał wymyślić dla niego nową klasyfikację i nazwę go maniakiem zoofagicznym, jedzącym życie. Jego dążenie zdaje się bowiem polegać na wchłonięciu możliwie jak największej liczby żywych istot i postanowił dokonać tego na zasadzie kumulacji. Karmił wieloma muchami jednego pająka, a następnie wieloma pająkami jednego ptaka. Ptakami zaś zamierzał uraczyć kota. Do czego posunąłby się w dalszej kolejności? Być może warto byłoby przeprowadzić eksperyment do końca, gdyby tylko znaleźć dostateczny powód. Kiedyś ludzie szydzili z wiwisekcji, lecz spójrzmy na jej dzisiejsze osiągnięcia. Dlaczegóż by nie rozwijać nauki w jej najtrudniejszej, a zarazem najważniejszej dziedzinie, a mianowicie poznawaniu ludzkiego umysłu? Gdybym posiadał klucz do jednego takiego umysłu, zgłębiwszy naturę obłędu choćby jednego człowieka, mógłbym rozwinąć własną gałąź nauki w stopniu nieporównywalnym z fizjologią Burdona Sandersona i analizą mózgu Ferriera. Gdyby tylko znaleźć dostateczny powód, powtarzam. Lepiej nie zagłębiać się w to, bo jeszcze ulegnę pokusie. Dobry powód mógłby przeważyć szalę. Wszak ja mogłem urodzić się z wyjątkowym mózgiem. Jego logika jest godna podziwu. Wśród obłąkanych to częste zjawisko, naturalnie w pewnym wymiarze. Ciekawe, na ile żywych istot ocenia człowieka. Może na jedną? Podsumował swoje obliczenia i dziś zaczął nowy rejestr. Ilu z nas zaczyna nowy rejestr wraz z nadejściem kolejnego dnia? Zdaje mi się, jakby całe moje życie zakończyło się wraz z nadzieją i zacząłem nowy rejestr w pełnym tego słowa znaczeniu. Potrwa on, dopóki wielki księgowy nie zamknie mojej księgi bilansem zysków i strat. Och, Lucy, Lucy, nie umiem złościć się na ciebie ani na przyjaciela, którego szczęście jest twoim szczęściem. Nie pozostaje mi nic innego, jak czekać bez nadziei i pracować, pracować, pracować. Gdybyż tylko przyświecał mi równie ważny cel, jak mojemu biednemu, szalonemu przyjacielowi. Cel dobry i bezinteresowny. To zaiste byłoby szczęście. Dziennik Minim Ray. 26 lipca. Dręczy mnie niepokój i czerpię otuchę z pisania, jakbym szeptała do siebie i nasłuchiwała jednocześnie. W stenografii jest też coś takiego, co odróżnia ją od pisma. Martwię się o Lucy i Jonathana. Długo nie miałam od niego wiadomości i odchodziłam od zmysłów z niepokoju, ale wczoraj miły pan Hawkins, który zawsze okazuje nam wielką życzliwość, przysłał mi list od niego. Napisałam do kancelarii z pytaniem, czy coś wiedzą. W odpowiedzi załączył otrzymaną niedawno depeszę. To zaledwie linijka z zamku Dracula z informacją, że wraca do domu. To niepodobne do Jonathana. Nic z tego nie rozumiem i niepokój nie opuszcza mnie ani na chwilę. Jakby tego było mało, mimo dobrego jak dotąd samopoczucia, Lucy powróciła ostatnio do swego dawnego zwyczaju lunatykowania. Jej matka rozmawiała ze mną o tym i ustaliłyśmy, że będą zamykać wieczorem nasz pokój na klucz. Pani Weston Ray wbiła sobie do głowy, że somnambulicy zawsze spacerują po dachach i nad przepaścią, po czym obudzeni nagle spadają z krzykiem, którego echo niesie się po całej okolicy. Biedaczka naturalnie martwi się o Lucy, której ojciec cierpiał ponoć na tę samą przypadłość. Nocą wstawał z łóżka, a jeśli nikt go nie zatrzymał, ubierał się i wychodził z domu.
Jesienią ślub. Lucy planuje ubiór i wystrój domu. Podzielam jej entuzjazm, gdyż robię to samo. Tyle, że Jonathan i ja będziemy żyć skromnie. Z trudem wiążąc koniec z końcem. Pan Holmwood, czyli sędzia Arthur Holmwood, jedyny syn lorda Godalminga, zjawi się niebawem, gdy tylko będzie mógł wyjechać ze stolicy, gdzie tymczasem zatrzymuje go choroba ojca. Lucy odlicza minuty do jego przyjazdu. Nie może się doczekać, by zabrać go na ławeczkę i pokazać mu Whitby w całej okazałości. Zapewne niecierpliwość tak ją rozstroiła. Po przyjeździe narzeczonego wszystko wróci do normy. 27 lipca. Żadnych wieści od Jonathana. Umieram ze strachu, chociaż sama nie wiem dlaczego. Mógłby napisać choćby dwa słowa. Lucy coraz bardziej niespokojna. Budzi mnie noc w noc, tłukąc się po pokoju. Szczęściem jest tak ciepło, że nie zamarznie, ale niepokój oraz brak snu zaczynają dawać mi się we znaki i też śpię jak zając pod miedzą. Chwała Bogu, Lucy jest zdrowa. Pana Holmwooda wezwano nagle do ring. Jego ojciec bardzo niedomaga. Lucy narzeka na tę przymusową rozłąkę, lecz pozostaje to bez wpływu na jej wygląd. Zaokrągliła się jakby i ma prześlicznie zaróżowione policzki. Przestała być tak mizerna jak kiedyś. Modlę się, żeby tak zostało. 3 sierpnia. Minął kolejny tydzień, a Jonathan wciąż nie daje znaku życia. Pan Hawkins tak samo. Ach, mam nadzieję, że nie zachorował. Napisałby przecież. Patrzę na jego ostatni list i coś nie daje mi spokoju. Niby jego charakter pisma, ale słowa pochodzą jakby od kogoś innego. Nie mam co do tego wątpliwości. W ciągu ostatniego tygodnia Lucy zaprzestała właściwie nocnych wędrówek, lecz wyczuwam w niej dziwne skupienie, którego nie rozumiem. Mam wrażenie, jakby obserwowała mnie nawet we śnie. Zdarza się, że naciska klamkę, po czym zaczyna krążyć po pokoju w poszukiwaniu klucza. 6 sierpnia. Kolejne 3 dni cisza. Napięcie staje się nie do wytrzymania. Gdybym tylko wiedziała, dokąd napisać i pójść, byłoby mi łatwiej, ale od czasu ostatniej depeszy nikt nie miał od Jonathana żadnych wieści. Nie pozostaje mi nic innego, jak modlić się do Boga o cierpliwość. Lucy jest bardziej pobudzona niż zwykle, lecz poza tym nic jej nie dolega. Wczorajsza noc była ciężka i rybacy mówią, że burza wisi w powietrzu. Muszę nauczyć się obserwować pogodę i czytać jej znaki. Dziś jest szaro i gdy piszę te słowa, słońce chowa się za gęstymi chmurami, wysoko nad Kettleness. Wszystko zdaje się obleczone w szarość, prócz trawy, która zielenieje jak szmaragd. Szare kamienie, szare obłoki z odsłodzonymi słońcem krawędziami wiszą nad szarym morzem, w głąb którego ciągną się piaszczyste łachy na podobieństwo szarych palców. Morze kotłuje się z rykiem ponad mielizną skrytą w oparach, które snują się aż nad ląd. Horyzont ginie w szarej mgle. Otacza mnie bezmiar. Chmury piętrzą się niczym olbrzymie skały, a pomruk morza brzmi jak zapowiedź końca świata. Na plaży majaczą gdzieniegdzie ciemne postaci, napały otulone mgłą. Chodzące niby drzewa. Rybackie kutry zmykają do domu, po czym wznosząc się i opadając na wielkiej fali, z ulgą cumują w porcie. Nadchodzi pan Swalls. Kieruje się w moją stronę, uchyla kapelusza, chyba ma ochotę na pogawędkę. Jestem poruszona zmianą, jaka zaszła w nieboraku. Usiadł obok mnie i zagaił łagodnym tonem. Chciałbym panience coś powiedzieć. Widziałam, że mu ciężko. Ujęłam więc jego pomarszczoną dłoń i poprosiłam, żeby zdradził, co mu leży na sercu. Nie cofnął ręki i mówił dalej. Obawiam się, kochaniutka, że przestraszyłem panienkę swym gadaniem o umrzykach i innych takich ostatnimi czasy. Nie mówiłem poważnie. Zapamiętaj to, panienko, kiedy mnie już nie będzie. My starcy, co stoimy jedną nogą w grobie, nie lubimy myśleć o śmierci i chcemy jakoś odpędzić strach, obracając się w żart, aby z samych siebie podnieść na duchu. Ja tam, panienko, śmierci się nie boję, choć do umierania mi nieśpieszno. Ale przeżyłem swoje, stary jestem i kostucha pewnie już ostrzy na mnie kosą. Widzi panienka, znowu plotę, to silniejsze ode mnie. Już niedługo,
Anioł śmierci zagra mi na swojej trąbie. Ale co też, panienka? Zobaczył, że płaczą. Choćby miał przyjść i dzisiaj, wyjdę mu na spotkanie, bo czymże jest życie, jeśli nie oczekiwaniem na coś, co nas nigdy nie spotka, tylko na śmierć możemy liczyć. Ale rad jestem, że przyjdzie po mnie i to lada dzień. Albo i zaraz, kiedy tak tu patrzymy i myślimy. Może to wiatr z nadmorza niesie z sobą strach i zagładę, rozpacz i ciężkie serca. Niech panienka patrzy, krzyknął nagle. W tym wietrze na brzegu jest coś, co brzmi, wygląda, pachnie i smakuje jak śmierć. Wisi w powietrzu, czuję to przez skórę. Boże, spraw bym stanął z podniesionym czołem, kiedy przyjdzie moja kolej. Pobożnie wzniósł ręce i zdjął kapelusz, poruszając wargami, jakby się modlił. Po chwili milczenia wstał, uścisnął mnie i pobłogosławił, po czym pożegnał się i odszedł kulejąc. Wytrąciło mnie to z równowagi. Ucieszyłam się, kiedy nadszedł strażnik z ochrony wybrzeża z lunetą pod pachą. Swoim zwyczajem przystanął, by zamienić ze mną kilka słów, lecz wciąż spoglądał w stronę statku kołyszącego się w oddali na falach. Nie wiem, kto to zacz, oznajmił. Po wyglądzie myślę, że Rosjanin, ale dziwnie nim rzuca. Jakby nie wiedział, co robić. Wie, że nadciąga burza, lecz nie może się zdecydować, czy płynąć na północ, na otwarte morze, czy przybić tutaj. Proszę spojrzeć. Jakby nikt nim nie sterował. Zdaje się unosić z wiatrem. Jutro dowiemy się więcej.